stadion już odpowiednio oznaczony. Na początku tygodnia na trybunie od strony ulicy Bułgarskiej pojawił się pierwszy napis. Dziś od rana kilkoma dźwigami na górę wciągano kolejny, który będzie wisiał na dachu niższej trybuny od ulicy Ptasiej. Ten będzie widoczny z lotu samolotu. Pojawi się nowe oznakowanie na stadionie, ale także wokół. Tutaj wielkie podziękowania dla miasta, bo już niedługo zmieni się nawet przystanek Enea Stadion. To wszystko w związku z tym, że właśnie Enea kilka miesięcy temu została nowym sponsorem tytularnym Stadionu Miejskiego. W czwartek w Pulsie Dnia ujawniliśmy trzymaną wcześniej w tajemnicy kwotę, jaką z tego tytułu płaci państwowy koncern energetyczny. To maksymalnie 12 milionów złotych w ciągu 4 lat, z tym, że część tych pieniędzy będzie wypłacona pod dwoma warunkami. Oczekujemy, że stadion zorganizuje imprezę o charakterze masowym, na przykład koncert, co najmniej raz w roku. Natomiast jeśli Lech Poznań awansuje do fazy pucharowej rozgrywek organizowanych przez UEFA, to też ta kwota zostanie wypłacona. Pieniądze od sponsora trafiają nie do miasta, tylko w całości do operatora obiektu, spółki Stadion Poznań, należącej do Lecha, która zarządza stadionem i ponosi większość bieżących kosztów. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.